strasznie małe te denary jak na jednego z największych władców cesarstwa. Ale w końcu to i racja, bo ileż tego srebra by trzeba było, gdyby były większe. Tak, to jeszcze te czasy, gdy w pieniądzach znajdował się wartościowy kruszec. Moneta wybita została w 101 roku, ledwo parę lat po przejęciu przez Trajana władzy, co można zauważyć po tym, że używa on tam jeszcze imienia swojego adoptowanego ojca, Nerwy. Później już się tym nie przejmował. A sam Nerwa też ciekawy był, bo został wybrany na cesarza w wieku 66 lat i nie mając potomstwa, no to nie trudno mu się było domyślić, że jest jedynie zapchaj dziurą. Wpadł więc na ciekawy sposób wybrania następcy. Pomyślał nad możliwymi kandydatami i zastanowił się, kto z nich najprawdopodobniej wygrałby wojnę domową i tego właśnie wybrał, czyli Trajana. Po czym oficjalnie go adoptował i przekonał go, że już jest stary, tak pewnie umrze za jakieś 15 minut, więc nie ma po co się go pozbywać przed czasem. Trajan na to przystał i rzeczywiście Nerwa po kilku miesiącach już się wziął i zszedł. Takiego denara mogli zarobić za dzień pracy typowi robotnicy w Rzymie. Jakiś piekarz, budowniczy czy woźnica. A ja go kupiłem za 2 godziny mojej pracy. Ale w tym drugim wieku za takiego denara można było kupić jedzenie na kilka dni. A dziś za zawartość jego srebra mógłbym sobie co najwyżej kupić chleb, pasztet i ogórki kiszone. Ale trzeba przyznać, że warto mieć takie mniemanie osoby jak nasz drogi Trajan, o czym świadczą jego tytuły wybite na monecie. Na wersie są tu skróty Imp, Kais, Nerva, Trajan, Augerm, czyli Imperator, Kaiser, Nerva, Trajanus, Augustus, Germanicus. A na rewersie jest przedstawiona Wiktoria patrząca w lewo, a litery wokół niej to P, My, Tyry, P, Kos, 4, PP, czyli Pontifex Maximus, Tribunica Potestat, Consul Quartum, Pater Patriae, czyli najwyższy arcykapłan, dzierżyciel władzy trybunackiej, konsul po raz czwarty, ojciec narodu, ma się ten gest.